Dzień dobry Państwu. Jest tam kto? Żyje tam kto? Miau. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Pierwsza osoba. Tutaj trzecia, czwarta, piąta, szósta. Gdzie mi tam tulipany wyżerasz? Te, królowa. Poszła od tulipanów. A serek, dobra, serek to sobie żyj. Dobra, dzień dobry Państwu, witam. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, zostały nam z kwestii greckich dwa zagadnienia. Mianowicie czas najwyższy pójść do jakiegoś tekstu źródłowego odnośnie demokracji ateńskiej, jak wyglądała demokracja ateńska tak naprawdę w praktyce, oraz zostaje nam ostatni temat, czyli czasy rządów Aleksandra Wielkiego, wielkiego miłośnika kotów, wielkiego władcy. No to cóż, proszę Państwa, witam Was serdecznie, dość tego kociarstwa, dość oglądania. I, że się tak wyrażę, przechodzimy do właściwych naszych zajęć, kochani. No to cóż, skoro Państwu powiedziałem, że czas najwyższy powoli kończyć Grecję i wchodzić w Rzym. Część tematów z Rzymu ja dla Państwa już oczywiście nagrałem w innych klasach. Część tematów z Grecji przypominam Państwu tylko na wszelki wypadek, że część tematów omawiałem w klasach innych i tak jak część tematów nagrywałem u Państwa, tak część tematów nagrywałem też w innych klasach. I zwracam Państwu na to uwagę, że komplet, tak, za chwilę zamykamy tą Grecję i komplet filmików będziecie Państwo mieć jak najbardziej na cały komplet na playliście. Jak tylko skończymy, nagramy te dwa ostatnie tematy, to ja już wtedy Państwu jeszcze raz wrzucę linka do całości serii ze starożytnej Grecji. Dobra, proszę Państwa, kiedy mówimy o tej starożytnej Grecji demokracji ateńskiej, no to oczywiście my sobie do tej pory podaliśmy albo u Państwa w klasie, albo w klasie A, to robiłem przemian raz u Was, raz w klasie A. Tą drogę do demokracji omówiłem Państwu. Jak doszło do drogi do demokracji. No a dzisiaj chciałbym się skupić na najważniejszych elementach, cechach demokracji ateńskiej. Proszę Państwa, za wzór demokracji ateńskiej uważamy rządy niejakiego Peryklesa. Rządy Peryklesa, który był jednym z tych tak zwanych symboli demokratycznych Aten. Jeden z najważniejszych postaci, która współtworzyła demokrację ateńską. Kim był ten Perykles w takim razie i co tam się, jak wyglądała ta pełnia demokracji? Wypadałoby powiedzieć, kto to był, kiedy to był i jak wyglądało za jego właśnie rządów. No to co, proszę Państwa. Sam Perykles to był Ateńczyk oczywiście, z urodzenia, matka Atenka, ojciec Ateńczyk, w związku z czym nie posiadał pełne prawa polityczne. No zwrócę Państwu uwagę, że w jednym z poprzednich takich tych odcinków nagrywanych ja tłumaczyłem, kto miał prawa, kto nie miał tych praw politycznych i tam między innymi była właśnie kwestia właśnie, że ojciec i matka muszą być Ateńczykami. Proszę Państwa, sam Perykles sprawuje władzę, urząd stratega. Strateg to było kilkunastu urzędników, strategów. Najważniejsi urzędnicy ateńscy, dzisiaj byśmy powiedzieli członkowie Rady Ministrów, tak? Taki rząd, byśmy powiedzieli, ateński. Zawsze był pierwszy strateg, tak jak dzisiaj się mówi pierwszy minister. No, macie pierwszy minister, czyli premier inaczej. Z języka francuskiego premier, czy to właśnie był inaczej pierwszy minister. Anglicy nazywali prime minister, tak? Ale tak naprawdę ten pierwszy minister to właśnie odwołanie do Aten. W związku z czym, żebyście Państwo szukali
odpowiednika, kiedyś wam się pojawiło, kiedy pojawił się urząd premiera po raz pierwszy, czyli jedna osoba stoi na czele formy rządu, no to możemy się odwoływać albo do Egiptu, gdzie był urząd wezyra starożytnego, albo do Aten, gdzie był urząd pierwszego stratega. I taki właśnie urząd pełnił Perykles, proszę Państwa, pobił rekord. Jak Państwo być może już wiecie, a jeżeli nie, to na wszelki wypadek, proszę Państwa, urzędy w Atenach w złotym wieku demokracji ateńskiej, czyli w V wieku przed naszą erą, te urzędy były obejmowane albo przez wybór, część urzędów w drodze losowania, ale generalnie przez wybór, na roczne kadencje. I urząd stratega pełniło się przez rok, po roku poddawało się kolejnym wyborom, no albo się było wybieranym, albo nie. I proszę Państwa, Perykles popełnił, bo widzieliśmy dzisiaj, rekord. Dlatego, że pełnił ten urząd stratega, proszę Państwa, no nie wiem jak tam Wasze umiejętności matematyczne, za chwilę poczekam na Waszą odpowiedź, ile lat. No, uwaga, podaję. Po raz pierwszy został strategiem w 444 roku przed naszą erą. Łatwo zapamiętać, 3/4. Tak? 3/4. W 444 roku przed naszą erą został strategiem. A przestał pełnić ten urząd, będąc co roku wybieranym, tak? Będąc co roku wybieranym. Przestał pełnić ten urząd w 429 roku. No to pytanie do Was, proszę Państwa, ile razy Perykles został z rzędu wybrany na urząd pierwszego stratega, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli szefa rządu, tak? Premiera. Jeszcze raz powtórzę. 444 po raz pierwszy pełni ten urząd, a w 429 po raz ostatni. No i kochani, no to co? Długopisy, głowy, kalkulatory, nie wiem co tam jeszcze, no Dawid już podał. No tak jest, proszę Państwa, to jest rekordzista. 15 razy wybierany z rzędu, rok po roku, tak jest, Ola, zgadza się, 15 razy z rok po roku wybierany na urząd pierwszego stratega. To jest tak jak dzisiaj, proszę Państwa, no wiele krajów dzisiaj jest kampanii wyborczych, tak? Na przykład Stany Zjednoczone, Polska, no i mamy za chwilę wybór prezydenta, ja nie będę teraz wchodził tutaj w szczegóły, ale chodzi tylko o to, że jest kampania, tak? Jest kampania, jest wybór i wyobraźcie sobie Państwo, że we współczesnym świecie jakiś urzędnik, tak, jest 15 razy z rzędu wybierany na swój urząd. No to jest raczej rzadkie byłoby zjawisko. Więc proszę zwrócić uwagę na tą postać Peryklesa, bo jeżeli ktoś przez ogół obywateli w wolnych, demokratycznych wyborach 15 razy z rzędu jest wybierany, no to znaczy, że ma pewne zasługi, znaczy, że czymś tam zasłynął, z jakichś powodów był postacią bardzo mocno szanowaną w Atenach. No to dlaczego? Dlaczego ten Perykles, proszę Państwa, tak bardzo był szanowany? Proszę Państwa, najpierw te cechy. Po pierwsze, obywatele, czyli, jeszcze raz powtórzę, na wszelki wypadek, wolni mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia i byli urodzeni z ojca i matki Atenki, ci mają pełnię praw politycznych. I średnio było to około 150 tysięcy osób w Atenach w V wieku przed naszą erą. Czyli mówimy, 150 tysięcy Ateńczyków miało prawa wyborcze, miało prawo decydowania o losach państwa. 150 tysięcy. Tylko jak Państwo być może, mam nadzieję, pamiętacie z tych odcinków o drodze do demokracji, początkowo było to tak, że no niby ci ludzie mogli decydować, ale tak naprawdę to była fikcja. No bo, proszę Państwa, zgromadzenie ludowe, czyli eklezja, musiała rozstrzygać wszystkie najważniejsze sprawy państwa. Spotykali się przynajmniej raz w tygodniu. Przynajmniej. Tak to średnio wyglądało. Najczęściej było to dwa razy w tygodniu, gdzieś w tych granicach. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że mieszkacie gdzieś na obrzeżach Aten, posiadacie działkę ziemi jakąś, albo jakiś warsztat, albo pracujecie u kogoś i ktoś Wam naraz mówi, no dwa razy w tygodniu, kochany, to Ty nie będziesz pracować. Dwa razy w tygodniu to Ty nie będziesz zarabiać. Dwa razy w tygodniu to Ty musisz się poświęcić Państwu i pójść na obrady całodniowe
obrady zgromadzenia ludowego. W związku z czym, kto mógł pójść, to ten, kto był bogaty. Ten, kto miał, żył tak przysłowiowo od pierwszego do pierwszego, nie miał żadnych środków odłożonych, no ten nie mógł dwa dni w tygodniu nie pracować. Więc początkowo na przełomie VI i V wieku, no to były tylko pozory tak naprawdę demokracji. A co zrobił Perykles? To jest właśnie bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, aby Perykles, aby ta demokracja była pełna, postanowił wprowadzić system tak zwanych diet. Wprowadzono diety, czyli inaczej odszkodowanie za czas poświęcony państwu. No i to istnieje do dzisiaj. Dla przykładu nasi parlamentarzyści, posłowie, senatorowie albo radni w sejmiku wojewódzkim czy radni miejscy, kiedy nie wykonują swojej pracy, swojego zawodu, ponieważ pełnią funkcję posła, senatora, radnego, to w zamian za to, że nie otrzymują swojej pensji, swojej wypłaty, czy nie prowadzą swojego biznesu, ponoszą straty, w zamian za to państwo daje im tak zwaną dietę. Czyli ty nie prowadzisz, przyjeżdżasz na obrady, w tym czasie nie pracujesz, w tym czasie nie zarabiasz, no to państwo wypłaca ci tak zwaną dietę. I to się pojawia właśnie w V wieku przed naszą erą w Atenach. Jeszcze raz powtórzę, celem było to, aby każdy obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, niezależnie od majątności, mógł brać udział systematycznie w obradach zgromadzenia ludowego. I rzeczywiście po wprowadzeniu tych diet jak najbardziej każdy mógł brać udział. W związku z czym mówimy, że jest to demokracja bezpośrednia, to obywatele podejmują decyzje w większości spraw. Czyli w większości spraw to nie jest tak, że to ci strategzy decydują, tylko przy zdecydowanej większości tematów one są omawiane na zgromadzeniu ludowym i na zgromadzeniu ludowym każdy później podejmuje decyzję, każdy głosuje. Znaczy, więc macie Państwo 150 tysięcy osób, które mogą głosować, które mają prawo głosu. Żeby to zgromadzenie, żeby to zgromadzenie było ważne, żeby zgromadzenie mogło się odbyć, żeby mogło podjąć decyzję, macie 150 tysięcy głosujących, wprowadzili coś takiego jak kworum, czyli wymagane minimum biorących udział w głosowaniu. To wymagane minimum się zmieniało w Atenach, ale najczęściej było to między 6, a czasami nawet dochodziło do 30 tysięcy. To było powiązane z liczbą mieszkańców, tak? Z liczbą tych obywateli. Czy to było tuż przed jakimś wielką wojną, czy tuż po, czy po zarazie jakiejś, tak? I teraz w zależności proporcjonalnie od liczby tych obywateli, no ta liczba lekko ulegała zmianie, ale to było między 6 a 30 tysięcy głosujących, żeby decyzja była ważna. I zaznaczam Państwu, podejmują decyzje w drodze głosowania w ponad 90% spraw. Czyli nie tylko takie ważne rzeczy, jak na przykład wypowiedzenie wojny, zawarcie pokoju, uchwalenie jakiegoś prawa, ale każda podstawowa decyzja budżetowa, na co wydajemy pieniądze, na co nie wydajemy i tak dalej, to wszystko zatwierdzało ostatecznie zgromadzenie ludowe, czyli wszyscy obywatele Aten. Stąd mówimy demokracja bezpośrednia, w przeciwieństwie do pośredniej, tu słowo wyjaśnienia, demokracja pośrednia to jest taka, kiedy my wybieramy urzędników, a potem oni już dalej podejmują wszystkie decyzje za nas. Takim przykładem demokracji pośredniej jest większość współczesnych państw. No dla przykładu. Ja na przykład, no wy jeszcze nie, bo jeszcze nie mieliście praw wyborczych, ale dla przykładu, były poprzednie wybory, powiedzmy, parlamentarne czy prezydenckie, no to ja poszedłem na wybory, zagłosowałem. Nie tylko ja, tylko też obywatele zagłosowali, średnio licząc u nas mniej więcej około połowy chodzi na wybory, czasami 40 parę procent, czasami te 50 parę procent, ale około połowa uprawnionych bierze udział w głosowaniach. Jest to demokracja pośrednia, dlatego że przy wyborach się nie pytają, czy ja zgadzam się na przykład na taką i taką umowę z Amerykanami. Czy ja wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody na przykład na podniesienie podatków. Mnie się tylko pytają, na kogo ja głosuję. I więc ja zagłosowałem na partię, powiedzmy teraz X, ktoś inny zagłosował na partię Y, ktoś inny na partię Z. Pojawia się parlament,
I potem ten parlament już podejmuje decyzję. Tak? Nie ja, tylko wybrani przeze mnie ludzie podejmują przez 4 lata decyzję. Tak? W związku z czym mówimy demokracja pośrednia, no bo ja wybrałem tych ludzi, a potem to oni już przez 4 lata będą podejmowali decyzje w naszym imieniu. Demokracja bezpośrednia w Polsce się pojawia rzadko, to są referenda, tak? Czyli w drodze referendum jakąś decyzję podejmujemy wspólnie głosujemy. We współczesnych państwach, dzisiaj większość państw to są demokracje pośrednie jednak, z dodatkami demokracji bezpośredniej. No wyjątkiem jest może Szwajcaria, gdzie Szwajcaria jest najbliżej właśnie demokracji ateńskiej, ponieważ tam większość spraw Szwajcarzy, nie parlament, nie prezydent Szwajcarii wybrani w wyborach, tylko ogół obywateli w referendach podejmuje większość decyzji. To jest właśnie ta demokracja ateńska tak naprawdę. Czyli jeszcze raz powtórzę, najważniejszą cechą demokracji ateńskiej jest jej bezpośredniość. Czyli to nie urzędnicy przez nas powołani podejmują wszystkie decyzje, tylko każdy z nas osobiście stawia się na zgromadzenie ludowe. Na zgromadzeniu ludowym trwa debata, dyskusja, trzeba podawać argumenty, trzeba przekonywać, a następnie odbywa się na koniec głosowanie. Jeszcze raz powtarzam, demokracja ateńska to demokracja bezpośrednia, a było to możliwe w praktyce, dzięki temu, że wprowadzono tak zwane diety, czyli każdy, nawet najbiedniejszy obywatel Aten mógł brać udział w decydowaniu o losach państwa. Proszę Państwa, jeżeli są do tego jakieś pytania, to poproszę o pytanie. Jeżeli pojawia się pierwsze łapki, serduszka i tak dalej, to uznam, że to jest zrozumiałe, logiczne i po prostu pójdę do kolejnego zagadnienia. Więc albo pytanka, albo pierwsza jakaś tam łapka, czy coś w tym stylu i wtedy dla mnie będzie jasne, że możemy iść dalej, tak? W związku z czym chwileczkę tylko odczekam. Jeszcze raz powtarzam, demokracja bezpośrednia. Wszyscy Państwo byście brali udział w decydowaniu, wszyscy Państwo byście brali udział w debatowaniu, tak? A nie tylko wybrany przez Was przedstawiciel. Najprościej sprawę ujmując, widzę łapki, ok, to już kończę ten wątek. Najprościej podsumowując, na przykład w szkole naszej, demokracja bezpośrednia to byłaby wtedy, gdyby na przykład, powiedzmy, dyrektor czy rada pedagogiczna zaproponowała Państwu zmianę statutu szkoły, no i teraz strzelam, w tej zmianie statutu szkoły byłby na przykład zapis, tak, że Państwo w ramach demokracji, czyli tak pro dla ludu coś, tak, powiedzielibyśmy, no to, że Państwo macie prawo na przykład do samodzielnego usprawiedliwienia wszystkich swoich nieobecności, niezależnie od tego, ile macie lat. I teraz demokracja pośrednia polegałaby na tym, że Państwo wybraliście swojego przedstawiciela, na przykład gospodarza klasy i dyrekcja zaprasza gospodarzy klasy i gospodarze klasy decydują, głosują, tak? A demokracja bezpośrednia, no to dyrektor ogłasza referendum i wszyscy uczniowie 9 liceum w referendum oddają głos. No ja mam nadzieję, że teraz to jest dla Państwa jasne w tym momencie. Czyli jeszcze raz, demokracja bezpośrednia. Proszę Państwa, druga cecha tej demokracji to oczywiście ograniczona forma. Czyli tylko i wyłącznie te maksymalnie około 150 tysięcy obywateli Aten. Pojawia się takie pojęcie obywatela. Obywatel, czyli ten, który ma prawo decydowania o losach państwa. Decydowania o losach państwa i dzisiaj byśmy powiedzieli, czy ma prawo w Atenach brać udział w zgromadzeniu ludowym, ma prawo głosować, ma prawo ubiegać się o urzędy, ma prawo wybierać urzędników, czyli ma bierne i czynne prawa wyborcze. Ma komplet praw obywatel. I tym obywatelem w Atenach, jeszcze raz powtórzę to, był tylko i wyłącznie ktoś, kto urodził się z matki i ojca Atenki i skończył 18 lat. Maksymalnie 150 tysięcy. I tylko do tych osób jest ta demokracja ograniczona. W związku z czym w demokracji ateńskiej i obywatelami nie byli. Kobiety urodzone z matki i ojca Atenki, kobiety nie miały żadnych praw politycznych w Atenach.
To było typowe państwo patrimonialne, pater, ojciec, czyli rządy mężczyzn, tak? Rządy mężczyzn. Kobiety nie miały nic do powiedzenia w polityce ateńskiej. Absolutnie. To już wsparcie. Królowe spartańskie miały większe znaczenie polityczne niż kobiety w Atenach. Całkowity brak jakiegokolwiek wpływu na decyzje polityczne. Więc odrzucamy wszystkie kobiety. Oczywiście dzieci, tak, Ateńczyków do 18 roku życia nie miały żadnych praw politycznych, nie byli obywatelami. Obywatelami oczywiście nie byli też cudzoziemcy, którzy mieszkali na terenie Aten, tak zwani metojkowie. To była też grupa dość liczna, kilkudziesięciotysięczna, czasami kilkuset tysięczna, czyli tak jakby do nas przyjechał ktoś do pracy, tak? Albo my, no proszę bardzo, pierwszy przykład z brzegu Polak wsiadał w samolot, albo wsiadał na prom, czy do samochodu, czy gdzie tam co innego, jechał, no powiedzmy na przykład, promem sobie popłynął do Szwecji, pracuje w Szwecji, nie ma obywatelstwa szwedzkiego, jest cudzoziemcem, więc może sobie tam mieszkać, może sobie tam pracować, owszem, ale na przykład nie może zostać prezydentem, czy premierem Szwecji nigdy, tak? Ponieważ nie ma obywatelstwa szwedzkiego, tak? I to o to mniej więcej tutaj, o to tutaj mniej więcej chodzi. Czyli możecie sobie mieszkać na terenie takiej Szwecji, ale nie macie żadnego wpływu na decyzję. Bo żeby decydować, to trzeba było posiadać obywatelstwo. Oczywiście w Atenach obywatelstwa także nie posiadali niewolnicy. W związku z czym tradycyjnie przedstawiam Państwu strukturę społeczeństwa ateńskiego. No to proszę Państwa, domyślacie się, o co będzie chodziło. Bierzemy sobie jeden paluszek i układamy go w taki, nie kotwór prosty, nie elka. No. Bierzemy sobie drugi paluszek i trzeci paluszek i wychodzi nam piramidka. I jak się Państwo domyślacie, na szczycie piramidy są ci obywatele, ci Ateńczycy, dorośli mężczyźni z matki ojca Atenki i to będzie ta warstwa górna, te maksymalnie 150 tysięcy. Tuż pod nimi są oczywiście kobiety, są dzieci ateńskie, niżej będą obcokrajowcy, metojkowie, a najniżej niewolnicy. W związku z czym jeszcze raz powtarzam, pierwsza cecha demokracji ateńskiej to była bezpośredniość, druga ograniczona forma, czyli tylko niektórzy biorą udział w tej demokracji, wcale nie wszyscy, mieszkańcy Aten. W związku z tym współczesne demokracje, w przeciwieństwie do demokracji ateńskiej, no trzeba by sobie zadać pytanie, czy są szersze, czyli czy większa ilość ludzi decyduje, czy są węższe, czy węższa, mniejsza liczba osób w danym państwie decyduje. No ja, proszę Państwa, trzeba by się zastanowić, tak? Jeszcze raz powtarzam, w Atenach decydowali tylko obywatele. Nie decydowali obcokrajowca, było ich bardzo dużo, nie decydowali niewolnicy, nie decydowały kobiety, nie decydowały dzieci. No, to zobaczymy na pierwszą odpowiedź. Ciekaw jestem, co Państwo odpowiecie. Jak Państwo sądzicie, czy we współczesnych demokracjach to teraz więcej ludzi decyduje o losach państwa, czy w Atenach? Zastanówcie się, czekam na pierwszy komentarz. Wystarczy napisać Ateny lub teraz, tak? Lub współcześnie, gdzie więcej osób ma, więcej mieszkańców państwa ma wpływ i decyduje o losach państwa. Czy w Atenach, tak? Większy procent populacji mieszkańców Aten decydowało, czy dzisiaj? No i czekam na pierwszy komentarz, czy to był według Was Ateny, czy teraz, tak? Czy aktualnie. No i po tym pierwszym komentarzu ja Państwu odpowiem, jaka właściwie jest prawidłowa decyzja. Proszę Państwa, kiedy mówimy o cechach tej demokracji ateńskiej, proszę pamiętać o tym, że pojawia się także pojęcie w politologii tak zwanego suwerena. Suweren, czyli najwyższa władza. Suweren, czyli najwyższa władza. Ten, kto podejmuje ostateczne decyzje. To suweren powołuje władzę, to suweren uchwala prawo. Suweren, czyli ten, kto może odwołać, czyli władza ostateczna. Kto jest tym suwerenem w Atenach? Suwerenem w Atenach są wszyscy obywatele. Czyli ostateczne decyzje
w najważniejszych, wszystkich najważniejszych sprawach należą do obywateli. Obywatel jest suwerenem, nie urzędnik, nie urząd, nie strateg, nie areopag, tylko obywatele na zgromadzeniu, to oni decydują do państwa. Oczywiście Dawid napisał teraz, jasne, no bo dzisiaj współcześnie, tak, we współczesnych państwach zdecydowana większość mieszkańców posiada prawa obywatelskie, jest obywatelami danego państwa. Więc dzisiaj mówimy, że ta demokracja jest szersza, tak? Na przykład nie ma niewolnictwa we współczesnych demokracjach, nie ma niewolników chociażby, tak? A obcokrajowcy stanowią mniejszą część niż w Atenach, tak? W Atenach ci obcokrajowcy stanowili zdecydowanie większą odsetek procentową. No i oczywiście kobiety, prawda? Dzisiaj przecież prawa wyborcze w demokratycznych państwach oczywiście. Prawa wyborcze mają też kobiety, tam tylko mężczyźni. No to już sam ten podział, że dzisiaj mają i kobiety, i mężczyźni, a tam te tylko mężczyźni, mówi nam automatycznie, że no to dzisiaj ten zakres demokracji jest znacznie oczywiście szerszy. Więc jeszcze raz podkreślam Państwu, wszystkie ostateczne, najważniejsze decyzje podejmują obywatele na zgromadzeniu. Oni są suwerenem, czyli to od nich zależą losy państwa. Proszę Państwa, Ateńczycy stwierdzili także, że większość urzędów powinna być tak zwana kolegialna, kolegialność urzędów. Żeby nie było tak, że jednoosobowo ktoś podejmuje decyzję. Stąd, proszę Państwa, ja ciągle powtarzam, urzędy strategów, a nie stratega. Bo to nie był jeden strateg, ale strategzy. Ten jeden to kierował ich pracami, tak? Ale pracowali wspólnie, podejmowali decyzje, decyzje wspólne. Ja wam dam klopat. Oj, łajzy. No to sobie tam inne komentarze są z innej klasie. Więc tutaj, proszę Państwa, kiedy mówimy o tej demokracji ateńskiej, kolegialności urzędów, była to forma takiej obrony przed tym, żeby nie doszło, nie daj Boże, do tyranii, tak? Ustrój, które wcześniejszych czasach pojawiały. Potem Rzymianie pójdą tą drogą, też będą starali się prowadzić to kolegialnie, aby nie było tak, że jedna osoba podejmuje decyzję, tylko musi być co najmniej kilka osób, żeby podjąć tę decyzję. Proszę Państwa, o tym też wspomniałem już, ale trzeba by tu dodać, kolejna cecha to kadencyjność. No i tutaj ten Perykles nam się pojawia, chociażby jako przykład, tak? Kadencyjność, czyli urzędy pełni się na z góry określony czas. Jest się powołanym na z góry określony czas, znaczy na kadencję. I Państwo powinniście kojarzyć pojęcie właśnie kadencji. Kadencja, czyli okres sprawowania urzędu, z góry określony. Czyli dla przykładu, strateg w Atenach, kadencja roczna. Tak? Dla przykładu, konsulowie w Rzymie wybierani na roczne kadencje. Idąc do czasów współczesnych. Dla przykładu, parlament, o ile nie jest skrócona kadencja, nie chcę, to są oczywiście różnice, drobne szczegóły, ale o ile jest pełna kadencja, wybieramy parlament, czyli Sejm i Senat na lat. No i teraz czekam na Waszą odpowiedź, na ile lat według Was wybieramy parlament normalnie, tak? Normalnie, bo może być skrócona kadencja, mogą być przyspieszone wybory, ale normalnie wybiera się parlament na lat. Teraz czekam na pierwszą liczbę, którą Państwu podacie, tak? Wybory prezydenckie, no tegoroczne chociażby, tak? No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale tegoroczne wybory prezydenckie. Prezydenta też wybieramy na kadencję, tak? Ona jest inna niż Sejmu i Senatu. To nie jest ta sama liczba, co przy Sejmie i Senacie, tak? No to pytanie do Was, to ile wynosi kadencja prezydenta? Świetnie, Natalia, parlament wybieramy, tak jest, rzeczywiście na 4 lata, na 4-letnią kadencję, no a prezydenta inaczej, tak? Okres trwania kadencji prezydenta jest inny, to nie są cztery lata, tak? W związku z czym w Atenach generalnie zasada była, że kadencje trwały najczęściej rok. Większość urzędników, tak? Większość urzędów to były roczne kadencje. Czyli jeszcze raz powtarzam, kadencyjność. Czyli powołujemy urzędnika, zgromadzenie powołuje urzędnika na z góry określony czas, tak? No i teraz kolejna cecha. No to jak cwaniaki, to ile prezydent? Natalia napisała, że Sejm, Senat, Parlament 4 lata. Bardzo dobrze napisała, że 4 lata. A prezydent to tak na ile? Ile lat kadencja? Aktualnie to oczywiście, tak? Bo w różnych konstytucjach, w różnych okresach różnie to wyglądało, ale aktualnie, no to jak?
Parlament 4, to prezydent ile? Więcej, mniej? No to czekam na pierwszą odpowiedź Państwa w tym temacie i ta kadencja prezydenta. Proszę Państwa, kolejna cecha demokracji ateńskiej to oczywiście ponoszenie odpowiedzialności za sprawowane funkcje. Czyli jeżeli kończy Wam się kadencja, ta roczna najczęściej, stajecie ala 5 lat. No świetnie, jasne. Kadencja prezydenta, jak najbardziej, 5 lat. No to już wiemy, o co chodzi, tak? Że kadencja prezydenta, wybieram prezydenta na 5-letni okres, tak? Parlament na 4-letni okres, tak? Oczywiście tutaj władze samorządowe też raczej 4-letnie najczęściej są kadencje. W każdym kraju to wygląda trochę inaczej, tak? Proszę Państwa, tam, kiedy kończy się kadencja, czyli kończy się okres, roczny okres sprawowania władzy, urzędnik stawał przed zgromadzeniem i zdawał relacje. Zdawał relacje ze swojej pracy. Jak przez rok pełni swoje funkcje. I każdy z obywateli mógł mu zadać pytanie. Każdy z obywateli, on musi odpowiedzieć na wszystkie te pytania. W związku z czym takie osądzenie publiczne urzędnika, to czasami trwało nie jeden dzień, tylko trochę dłużej. No bo jak Państwo pamiętacie, mam nadzieję z dzisiejszej lekcji, łącznie mogło to być nawet 150 tysięcy osób. Brać udział w tym zgromadzeniu. O tyle to nigdy nie było, tak? Ale teoretycznie mogłoby to być nawet 150 tysięcy osób. I teraz zauważcie, że każdy sobie zadaje po jednym pytaniu na przykład do takiego stratega, tak? No to 150 tysięcy pytań. No to trochę by to trwało, tak? Więc już po pierwsze nie wszyscy zadawali pytania, po drugie nie wszyscy przychodzili, tak? No ale takie przesłuchanie trwało. I teraz trzeba było uzyskać. No i teraz uwaga. Tak zwane wotum zaufania. Wotum, czyli głos. Wotować, wotuj, głosuj. Wotum zaufania. Głos zaufania obywateli. Czyli kończysz kadencję, stajesz przed obywatelami i mówisz: Ateńczycy, w ciągu ostatniego roku udało nam się pod naszym kierownictwem to, nie udało się to. Uważamy, że dobrze pełniliśmy swój urząd, prosimy o wotum zaufania. No ale potem są pytania, debata, dyskusja. Jeżeli polityk uzyskał wotum zaufania, to znaczy, że mógł startować ponownie ubiegać się o pełnienie urzędu. Jeżeli nie uzyskał wotum zaufania, to znaczy, że już nie mógł startować do urzędów, nie mógł pełnić urzędu. Zwracam Państwu uwagę na takie pojęcie wotum zaufania lub wotum nieufności. To są zbliżone pojęcia, ale to nie jest dokładnie to samo. Wotum zaufania, i to się pojawia w Atenach, i to funkcjonuje do dzisiaj. Wotum zaufania, czyli ja proszę Was, na przykład pełnię już swój urząd przez pół roku, to jest wotum zaufania, słyszę krytykę, ktoś mnie tam krytykuje, wiele osób niezadowolonych, to może chcieliby mnie odwołać. To w takim razie ja staję przed tym zgromadzeniem i proszę Was o wotum zaufania. Czy mi dalej ufacie? Jeżeli uzyskałem, to pełnić swoją funkcję do końca kadencji. Jeżeli nie, no to niestety w takim razie mnie odwołaliście. Tak, wotum nieufności, czyli to Wy składacie wniosek, żeby mnie odwołać. Wotum zaufania, to ja proszę Was o głosowanie. Wotum nieufności, to Wy próbujecie mnie odwołać, tak? I to się pojawia w Atenach właśnie, tak? Czyli ta kadencyjność urzędu, ale także potem po końcu kadencji stawało się przed obywatelami i składało zeznanie. No i proszę Państwa, ostatnia rzecz z tych Aten, z tej demokracji ateńskiej, z takich istotnych, ważnych rzeczy, na które chciałbym Państwu zwrócić w tym momencie uwagę. Akurat w tym momencie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo widzicie tą oto ilustrację, fragment tej ikonografii. O! Mamy tutaj, proszę Państwa, od razu powiem, macie też opisane, że jest to fragment glinianego naczynia, skorupka gliniana, tak? Fragment skorupki glinianej. I na tej skorupce glinianej napisane jest imię Ateńczyka, Aristeides akurat tutaj. No i proszę Państwa, cóż to za zjawisko, że na terenie Aten do dzisiaj odnajduje się
takie małe skorupki gliniane, albo w formie małej skorupki, takiej fragmentu wazy, albo w formie glinianego takiego półguzika, mogliśmy powiedzieć, na którym wypisane są imiona. Proszę Państwa, no to też jest pomysł, który jest, pojawia się jeszcze przed Peryklesem, pomysł na ochronę demokracji. No, kto z Państwa wie, jak to się nazywało, to od razu czekam, ja specjalnie nie podaję nazwy, jak to się nazywa, podpowiem tylko Państwu, że na O, jak to się nazywało i jak będziemy mieć cała ta ekipa, która tu się tutaj teraz mocno udziela, jak spotkamy się na następnej lekcji, to zacznijcie Państwo od tego, że macie głośno krzyczeć, że mam otworzyć e-dziennik i wpisać Wam oceny za pracę na lekcji, tak? No zacznijmy od tego. Bo ja oczywiście zapomnę, a Wy się upominajcie, jak się będziecie upominać, to z czasem przepiszę, tak? Także proszę na następnej lekcji, żebyście zaczęli od tego. Ja podpisuję te właśnie tutaj tym osobom, które tutaj odpowiadały. Natalia, Ala, tak? Dawid, tak? Się udzielali, no to ja tym osobom oczywiście tutaj wstawię ocenę za pracę na lekcji, tak? Proszę Państwa, jak to się nazywa? Fragment glinianej skorupki, na którym wypisane jest imię Ateńczyka. Ja Państwa zadaniem jest podać nazwę tego zjawiska. Tutaj napisać, jak to się nazywało. No macie książki, internety, głowy, cuda nie widzę, szukajcie. A ja wyjaśnię, o co chodzi. O co chodziło. Proszę Państwa, raz do roku Ateńczycy, znaczy częściej zbierali się na eklezji, na zgromadzeniu ludowym, ale raz do roku było specjalne spotkanie. Na tym specjalnym posiedzeniu zastanawiano się, czy przypadkiem ktoś nie zagraża demokracji. Ktoś z Ateńczyków. Czy ktoś nie jest na tyle na przykład silny, na tyle bogaty, na tyle wpływowy, że nie obaliłby demokracji, nie wprowadziłby tyranii. Każdy z obywateli Aten miał prawo na tym specjalnym zgromadzeniu zastanowić się, który to z jego współobywateli jest potencjalnym zagrożeniem. Natalia, bomba. Okej, okay. Mamy ostracyzm, tak jest. Który to z tych obywateli jest potencjalnym... Aha, dobra, super. Który z tych obywateli jest potencjalnym zagrożeniem dla demokracji? Braliście taką skorupkę glinianą, tak? No bo nie używali papierusu, nie używali papieru, albo na glinianych skorupkach, na glinie, tak, rylcem najczęściej, albo ci zamożniejsi na pergaminie, czyli na skórze pisali, ale najczęściej to było właśnie pisane na glinie. Wypisywaliście, no załóżmy, że my jesteśmy tym zgromadzeniem, ja i Państwo, no załóżmy, że no, ponieważ jesteśmy po dwóch stronach kamery, no to załóżmy, że ja jestem od straków, tak jest, bardzo dobrze, od tych glinianych skorupek. Załóżmy, że to ja jestem tym urzędnikiem, którego trzeba, tym potencjalnym zagrożeniem dla Aten, mam silną pozycję, no a wy się spotykacie, tak? No i powiedzmy, że większość z was, to musiało to być przynajmniej 10 tysięcy osób, większość z was wpisała moje imię na skorupkę. Zbieramy te skorupki, przeliczamy, i ta osoba, która uzyskała najwięcej wpisów, że się tak wyrażę, dzisiaj byśmy powiedzieli najwięcej lajków pewnie, to ta osoba, jeżeli to jest minimum 10 tysięcy głosów, ta osoba zostaje skazana jako zagrożenie dla demokracji. I ostracyzm, inaczej nazywany też sąd, po polsku sądem skorupkowym, bo wpisywało się imię na skorupce glinianej, ostracyzm to była ta forma ochrony przed dyktaturą, przed tyranią. No bo jeżeli ktoś jest już naprawdę bardzo mocny, to wpisywano jego imię. Jeżeli co najmniej 10 tysięcy osób zagłosowało na tą osobę, to się zdarzało, to wtedy taka osoba została skazywana na pozbawienie praw obywatelskich. Pozbawiano ją obywatelstwa. I taka osoba musiała opuścić Ateny, czy była skazana na kolejne pojęcie, banicję, czyli zesłanie. Banici, czyli ci, którzy nie mogą przebywać w państwie, nie mogą przebywać w mieście państwie, tak? Musi być poza miastem państwem. Jeżeli wejdzie do miasta państwa, może być aresztowany, zabity przez każdego obywatela banita. Na banitów się polowało, tak? Jeżeli wrócili.
Więc ktoś, kto uzyskał tę największą ilość głosów jako zagrożenie, i było to co najmniej 10 tysięcy, musiał opuścić Ateny przynajmniej na 10 lat. Przynajmniej na 10 lat. Nie konfiskowano mu majątku, on po 10 latach mógł wrócić. Ale na 10 lat musiał opuścić Ateny. Gdyby odmówił, wtedy był skazywany na karę śmierci poprzez wypicie trucizny, tak zwanej cykuty. Proszę Państwa, najbardziej znanym Ateńczykiem, który został skazany w ten sposób, był filozof Sokrates. Sokrates, który nauczał w Atenach o demokracji, wytykał wady demokracji. Na przykład wytykał to, że wszyscy mają ten sam głos. Ten głos jest tak samo ważny. Niezależnie od tego, czy ktoś jest człowiekiem inteligentnym, wykształconym, mądrym, czy jest głupi. Sokrates mówił, że to nie jest dobry ustrój, jeżeli głupi i mądry mają taki sam głos. Więc krytykował demokrację, był przeciwnikiem demokracji ateńskiej. Druga rzecz, którą Sokrates krytykował, to krytykował wiarę w bogów, a nie w rozum. Sokrates twierdził, że trzeba rozumem się kierować swoim, a nie jakąś tam wolą bogów, zwłaszcza wyroczni. Bluźnił, był bluźniercą. I za krytykę demokracji i bluźnierstwo Sokrates właśnie na sądzie skorupkowym, w jednym z takich sądów skorupkowych, został skazany na wygnanie. Odmówił, no to już Państwo wiecie, co musiał zrobić. Musiał popełnić samobójstwo, popijając cykutę, czyli truciznę pochodzenia roślinnego. Więc ten ostracyzm miał ratować demokrację, miał chronić demokrację przed tyranami, przed rządami jednoosobowymi. Ale czasami też był wykorzystywany do usuwania wrogów politycznych. No bo wiecie Państwo, że wystarczyło zebrać 10 tysięcy poparcia głosów, tak? Głosujemy i wywalamy gościa z miasta. Więc to miało także swoje wady. Proszę Państwa, ta demokracja bezpośrednia, ateńska, miała wielu wrogów, głównie na zewnątrz, ale także i wewnątrz Aten. I ostatecznie ta demokracja z czasem upadnie. Upadnie w IV wieku przed naszą erą. Ale ta demokracja została opisana, spisana. Mamy tę demokrację do dnia dzisiejszego. I mówimy, że wszystkie właściwie demokratyczne państwa i demokratyczne społeczeństwa współczesnego świata opierają się na wzorach, proszę Państwa, na wzorach ateńskich i rzymskich. W związku z tym, kiedy mówimy demokracja, demos, lud, kratos, władza, to pamiętajcie Państwo, że po raz pierwszy w pełni, w ten sposób zorganizowany taki ustrój, gdzie to wy decydujecie o losach państwa, bo to wasz głos będzie decydujący za kilka lat. To od waszego głosu, od waszych decyzji, waszych koleżanek, kolegów, rodzin, znajomych będą decydowały się losy państwa, a może i więcej, może i kontynentu. Po raz pierwszy takie prawo mieli Ateńczycy. Nie wszyscy z niego korzystali. Nie było obowiązku udziału w zgromadzeniach. To było dobrowolne. Średnio, jak Państwo pamiętacie, po dzisiejszej lekcji 150 tysięcy mogło maksymalnie Bogu brać udział. A średnio brało udział po 30-40 tysięcy. Nie 150. Więc ta demokracja miała swoje plusy. Takie, że po raz pierwszy to ludzie decydują, nie jakiś jeden monarcha, nie jakiś jeden tyran, tylko ogół obywateli decyduje o losach państwa. Ale miała też minusy. Na przykład ograniczenie tej demokracji tylko do mężczyzn, czy tylko do tych zrodzonych z obywateli ateńskich, czy też na przykład to, że zbyt długo to ona nie przetrwała ostatecznie.
Pamiętajmy jednak, żeby nie oceniać z perspektywy XXI wieku, inne czasy, inne społeczeństwa. Często popełnia się błąd, oceniając coś, co było jakiś czas temu, a to było blisko 2,5 tysiąca lat temu, z perspektywy współczesnego świata. No, te czasy są różne. Jednakże Państwo za każdym razem pamiętajcie, demokracja to Ateny, to reformy Solona, to reformy Kleistenesa, to Temistokles, to Perykles i to generalnie zasada, że to obywatele decydują o państwie, że to obywatele decydują o swoich losach. Wolni ludzie, wolnego społeczeństwa, wolnego kraju. No i oczywiście zachowując te zmiany współczesne, że wszyscy jesteśmy obywatelami. Niezależnie od płci, przekonań, religii, narodowości, pochodzenia i tak etc., etc. Jak powiedzieliby Rzymianie, pielęgnujmy tę demokrację i cieszmy się, że ją mamy i bierzmy w niej udział. Bo Ateńczycy zaczęli płakać, że nie wzięli udziału w niektórych wyborach, w niektórych głosowaniach dopiero wtedy, kiedy już tę demokrację stracili. No to ja, proszę Państwa, demos kratos, władza ludu, ludu ty mój, buziaczki.